wszystkich klas. Mam nadzieję, że się tak, że tak było i że pożegnała się z Wami. Wychowawcy będą za chwileczkę się z Wami żegnać, więc ja tylko kilka słów powiem. Wiem, że część z Was na pewno z utęsknieniem czekała na ten dzień, no bo to koniec stawania na 7.25, koniec okienek, chociaż tutaj bym miała wątpliwości. Na pewno koniec sprawdzianów, kartkówek. Będziecie wprawdzie mieli pewnie kolokwia, ale to inaczej brzmi, tak. A także pewnie koniec mamicenia rodziców. Czy zrobiłeś zadanie domowe, czy się nauczyłeś, idź się ucz, jak ta matura. Z drugiej strony wiem, że jest też na pewno duża część osób, która z pewnym smutkiem i żalem dzisiaj tutaj jest, bo wiecie, że kończy się coś wyjątkowego. Liceum to jest taki wyjątkowy czas. I myślę, że dla nas nauczycieli to jest taka najmniejsza forma podziękowania. To, że słyszymy, że czuliście się tutaj w szkole dobrze, że doceniacie naszą pracę, nasz wkład, naszą edukację. Chciałabym w imieniu własnym wszystkich nauczycieli życzyć Wam, abyście w to Wasze dorosłe życie weszli z odwagą i pewnością siebie. Niezależnie, czy będziecie studiować, czy będziecie pracować, czy zrobicie sobie rok przerwy i będziecie podróżować. Pamiętajcie, że wynik matury, jeśli nie będzie taki, jak byście chcieli, zawsze można poprawić. Że jeśli studia, które sobie wybraliście, kierunek, nie dostaliście się tam, za rok można spróbować jeszcze raz. Jeśli okaże się, że kierunek, który był Waszym wymarzonym, to jednak nie to, to też możecie przecież spróbować za rok na jakimś innym kierunku. Może akurat to będzie to. Także bardzo Was prosimy i tego Wam życzę, żebyście się nie przejmowali, jeśli coś pójdzie nie tak. Życzymy Wam, kochani, żebyście byli przede wszystkim szczęśliwymi ludźmi. Żebyście byli mądrzy, żebyście byli dobrzy. I żebyście pamiętali o naszej szkole, wspominali ją ciepło. Bo my na pewno będziemy, kochani, o Was pamiętać. Będziemy z wielu powodów pamiętać, natomiast dwa takie główne, to myślę, że są dla wszystkich takie oczywiste. Wspomniany już przez samorząd to okres pandemii, tak? Jesteście jedną z tych klas, która, z którą przeżywaliśmy tą pandemię, klasą pandemiczną, jak to mówimy, tak? Kochani, to dzięki Wam i dla Was w dużej mierze nauczyliśmy się Teamsa. To, kochani, dla Was i dzięki Wam nauczyliśmy się udostępniać ekran, nauczyliśmy się obsługiwać różnych aplikacji, nauczyliśmy się robić testy online, także na pewno będziemy to pamiętać. Będziemy również pamiętać o Was dlatego, że jesteście po prawie 20 latach pierwszym rocznikiem, który zdaje maturę jako czwartoklasiści, tak? Mieliśmy, kochani, od 2005 roku gimnazjum, to gimnazjum od wcześniej, tak? Ale pierwsza matura po gimnazjum była w 2005 roku i w zeszłym roku ostatnia klasa pogimnazjalna to była klasa trzecia. Wy jesteście pierwszym rocznikiem tej nowej reformy i zdajecie maturę jako klasę czwartą, także to będziemy pamiętać. Ale będziemy Was pamiętać również z innych okazji. Pamiętać będziemy Wasze wspaniałe występy tutaj na scenie, Wasze sukcesy sportowe, tak jak dziewczyny z samorządu wspomniały, będziemy pamiętać działalność samorządu, wspaniałą współpracę między przewodniczącymi i zastępcami samorządu, bo tutaj w zasadzie bardzo duża grupa osób działała w samorządzie. Debaty, wszystkie imprezy, które organizowaliście, to wszystko na pewno zostanie w naszej pamięci. No i każdy z nauczycieli pewnie indywidualnie ma różne rzeczy, które będzie pamiętał.
Ja na pewno zapamiętam moją ulubioną grupę 4D5. Pozdrawiam Was, kochani. I na koniec chciałabym Wam życzyć, abyście przez ten najbliższy tydzień się jednak zrelaksowali, odpoczęli, żebyście zebrali siły i wypoczęci, przygotowani, skupieni przyszli za tydzień. Dziękuję ślicznie. Osoby na scenę przy wręczaniu nagród książkowych.